Tak, dzień dobry. To tak, może zacznę od początku. Skąd się w ogóle wziął pomysł na to? Bo ten system został wdrożony, tak naprawdę w styczniu zakończyliśmy trzyletni projekt. System nazywa się Arbus. Jest to nazwa nadana przez wykonawcę, skojarzył to z Abius Clausus. No, jest jak jest, nam się też spodobał, funkcjonując w urzędzie po prostu jako Arbus. Założeniem projektu było przede wszystkim przy zastosowaniu sztucznej inteligencji, tak szeroko pojętej, zwiększenie efektywności i skuteczności w wykrywaniu potencjalnych naruszeń w prawach konsumenta. I oczywiście to miało miejsce jeszcze przed pandemią, kiedy zastanawialiśmy się, w którym kierunku możemy tą sztuczną inteligencję wykorzystać. Mieliśmy parę pomysłów, ale też chcieliśmy, żeby ten projekt zakończył się rzeczywiście wdrożeniem pewnego rozwiązania w urzędzie, który pozwoli nam na poprawienie efektywności pracy, przyspieszenie przede wszystkim procesu analizy dużej ilości dokumentów, bo jako w urzędzie analizujemy na co dzień bardzo dużą ilość wzorców umownych, weryfikujemy je pod kątem klauzul abuzywnych. Klauzule abuzywne to nie jest katalog zamknięty, to jest pewnego rodzaju klauzula generalna określona w kodeksie cywilnym, która narusza dobro obyczaje w sposób rażący interesy konsumentów i ona jest interpretowywana z treści wzorca umownego i czy tam umowy łączącej stronę i tak naprawdę tych klauzul niedozwolonych różnej maści może być nieskończenie wiele. Oczywiście mamy rejestr klauzul niedozwolonych, mamy wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie, apelacyjnego, Sądu Najwyższego, decyzję prezesa urzędu. I chcielibyśmy to wszystko w jednym miejscu zebrać, żeby, że tak powiem, system, który został stworzony, pomógł nam w weryfikacji tych dokumentów, które spływają do urzędu, bo to są zarówno dokumenty, które zyskujemy od konsumentów, którzy przesyłają nam skargi, skarżąc się na to, że przedsiębiorcy stosują niedozwolone postanowienia, jak to są również dokumenty, które otrzymujemy od przedsiębiorców w toku prowadzonych kontroli. Tutaj też musimy powiedzieć na wstępie, że system miał co do zasady nie zastępować pracownika, ale go wspierać. Tak jak wszędzie następuje fluktuacja kadr, jedni odchodzą, drudzy przychodzą, musimy wdrażać też nowych pracowników, więc takie narzędzie również jest pomocne przy tej wstępnej analizie, w szczególności dla pracowników, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę, którzy, że tak powiem, nie mają jeszcze tak wprawnego oka, żeby wszystkie możliwe niedozwolone klauzule we wzorcu umownym zauważyć, dlatego też ten system miał wspierać ich działania. Również chcieliśmy, żeby urząd mógł działać bardziej proaktywnie, czyli nie skupiał się jedynie na tym, co zostanie do urzędu przyniesione, ale żeby to rozwiązanie zapewniało nam możliwość szerszej analizy gospodarczej, przeszukiwania internetu pod kątem właśnie występowania wzorców umownych u różnych przedsiębiorców. Początki miały miejsce tak naprawdę, jak mówiłem, przed pandemią. Wygraliśmy konkurs w ramach współfinansowania z Unii Europejskiej. Projekt został, że tak powiem, podpisany bodajże 2 miesiące przed pandemią. Mieliśmy troszeczkę zupełnie inne plany, jak to się wszystko potoczy, ale zostało to podzielone na 3 etapy, przy czym największa to jest ten etap projektowy, bo tutaj niewątpliwie tworzenie baz danych, bo robiliśmy to własnymi zasobami ludzkimi, było to dla nas największym wyzwaniem. Tak naprawdę w fazie koncepcyjnej zapoznawaliśmy się z różnymi modelami działania sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, analizą możliwości tworzenia baz danych, bo też chcieliśmy to Może damy mikrofon, bo... Tak, chcieliśmy to tak przygotować tą bazę danych, żeby potem już jej nie poprawiać, żeby ona była uniwersalna, niezależnie od tego, jakie rozwiązanie w przyszłości zostanie wdrożone w ramach przetargu czy konkursu. Dlatego ta faza koncepcyjna też nam się troszeczkę przedłużyła z uwagi na te ograniczenia pandemiczne. Potem była faza projektowa, gdzie razem z GovTechem przygotowaliśmy konkurs
na stworzenie POC, został wybrany zwycięzca. Jako jedna z wygranych było również zawarcie umowy i możliwość wdrożenia tego systemu w urzędzie. Faza wdrożeniowa to tak naprawdę już dla nas sama przyjemność, bo to była praca już z wykwalifikowanymi osobami, z którymi mogliśmy przygotowywać od zera ten projekt, tak jak teraz wygląda tak naprawdę. Wdrożyć go w urzędzie, przetestować, szkolić pracowników i oczywiście też przygotować dokumentację wewnętrzną, żeby wszystko, że tak powiem, było zgodne z prawem. Jeśli chodzi o te najpopularniejsze formy analizy dokumentów, bo my tutaj stworzyliśmy narzędzie, które pracuje na dokumentach. Mamy możliwość w tym systemie zarówno przetwarzania dokumentów skanowanych, zostały też poczynione kroki w celu zapewnienia wszystkim odpowiedniego sprzętu, żeby na przykład jeżeli dany wzorzec wpłynie w formie papierowej, zdigitalizować go, wdrożyć do systemu. Mamy możliwość wyszukiwania stron internetowych pod kątem występowania ich wzorców umownych. No i przede wszystkim mamy możliwość wrzucania tych dokumentów, które na przykład do nas dotarły w formie mailowej albo od przedsiębiorcy w formie już zdigitalizowanej. Podstawowe funkcjonalności tego systemu, no to przede wszystkim analiza pod kątem abuzywności wskazanego pliku, który jest na dysku. To jest jakby taka podstawowa funkcjonalność. Mamy tak naprawdę również możliwość zapisania dowolnego dokumentu znalezionego w internecie. Zaraz też będę mówił o czymś takim, co się nazywa crawler, czyli przeszukiwanie konkretnych adresów stron internetowych pod kątem znajdowania się w nich określonych wzorców umownych. Dopiero jak ten wzorzec zostanie zassany przez system, bo też nie chcemy, żeby ten system niepotrzebnie zbierał zbyt dużo informacji, dlatego crawler najpierw wyszukuje wszystkie możliwe, że tak powiem, dokumenty. Oczywiście w zależności od ustawienia tej głębokości weryfikacji strony internetowej. No jeżeli pracownik po zweryfikowaniu tego uzna, że jakiś dokument należy zarchiwizować na potrzeby systemu, to on jest analizowany. Zaraz też tutaj pokażę, jak to wygląda w praktyce. Jeśli chodzi o analizę dokumentów, no to tutaj jest, że tak powiem, trzon tego, czyli zastosowanie uczenia maszynowego w oparciu o wcześniej stworzoną bazę danych. I tutaj przede wszystkim mamy na myśli rejestr klauzul niedozwolonych. Niestety, jak Państwo wiedzą, nie jest doskonały. Tam są tylko treści klauzul. Nie ma niestety wskazane, dlaczego ta klauzula jest abuzywna, dlaczego narusza dobre obyczaje. Mamy oczywiście też w bazie wszystkie wyroki sądów okręgowych, apelacyjnych, Sądu Najwyższego, uzasadnienia do tych wyroków. Mamy również decyzję prezesa urzędu, których nie jest aż tak dużo względem tego, co jest w rejestrze, ponieważ urząd co do zasady teraz działa na tak zwanych wezwaniach miękkich, czyli przedprocesowych wezwaniach do przedsiębiorcy celem dobrowolnego dostosowania się do przepisów prawa. Więc tutaj te też wezwania zostały wdrożone jako ta baza docelowa dla systemu. Co istotne, program samodzielnie uczy się w oparciu o wprowadzone nowe dane, czyli jeżeli pracownik już po teraz integracji systemu będzie wprowadzał nowe dane, które na przykład nie zgadzają się z tymi, które już zostały wprowadzone, no to system codziennie aktualizuje się, tak? Czyli pracownik ma możliwość zaznaczenia zarówno, czy dana klauzula we wzorcu umownym jest abuzywna, jak również czy jest nieabuzywna. To dla tego systemu jest ważna informacja pod kątem tych już informacji, które znajdowały się w bazie danych. Oczywiście występuje pełna kontrola człowieka, czyli tutaj mamy na myśli przede wszystkim raportowanie różnego rodzaju konfliktów, ręczne usuwanie ich przez administratora globalnego czy tutaj lokalnego. Ma to spowodować sytuację, w której baza będzie się nie tylko uczyła to, co konkretny pracownik wprowadzi, ale również będzie nadzór nad tym pracownikiem, co ten pracownik wprowadza. Czyli w sytuacji, w której w systemie była wcześniej klauzula wskazana jako abuzywna, pracownik podobną klauzulę, którą system wykrył jako abuzywną, oznacza jako nieabuzywna, no to tutaj mamy pewien konflikt interesów, tak? No pracownik zawsze ma tą decydującą rolę, ale ten konflikt interesów będzie raportowany do administratora, który podejmie ostateczną decyzję, jak ten system powinien się w przyszłości nauczyć, jeżeli taka sytuacja wystąpi. No oczywiście, jeżeli będziemy widzieli, że ten pracownik, bo to też mamy możliwość
poprzez właśnie rozbudowany system raportowania, zweryfikowania aktywności wszystkich użytkowników. Jeżeli będziemy widzieli, że dany użytkownik, czyli pracownik urzędu, no nie będzie, że tak powiem, prawidłowo interpretował postanowień, no to też tutaj jest możliwość zwrócenia mu na to uwagi, doszkolenia w tym aspekcie i zrobienia tego, żeby w przyszłości baza wyglądała lepiej. Ten system raportowania pozwala nam również dzięki temu wyszukiwać najczęstsze występujące klauzule w danych branżach, przykłady klauzul szarych, potrafimy też zweryfikować, jakie klauzule były przypisane danej abuzywności, danemu charakterowi abuzywności, czy na przykład do nazwy przedsiębiorcy. System ten co do zasady nie ma na celu zastąpienia człowieka, więc on nie będzie prowadził postępowania administracyjnego i nie będzie pisał decyzji administracyjnych, ale ma możliwość wygenerowania tak zwanego tego wystąpienia miękkiego, czy mówiłem, czyli tego przedprocesowego wezwania do zaniechania naruszenia. To wezwanie jest stosunkowo dosyć proste, więc tutaj jeżeli mamy szablon gotowy, no to możemy w łatwy sposób ten wynik analizy tego systemu podstawić pod ten szablon. Możemy również pobierać dane z systemu dotyczące zarówno wzorca umownego analizowanego, jak również analizowanej klauzuli. Co istotne, dostęp do systemu jest możliwy przez przeglądarkę, nie trzeba tutaj mieć żadnego osobnego programowania, wszystko jest w naszych sieciach wewnętrznych, w serwerze, w centrali urzędu. No i co istotne, ten system jest dla pracowników. Ten system nie jest udostępniany poza urząd. Jest możliwość do niego dostępu tylko po bezpiecznym łączu, VPN-ie i nie jest udostępniany ani przedsiębiorcom, ani konsumentom. Zastanawialiśmy się nad tym, czy tak zrobić, czy na przykład na stronie internetowej nie zamieścić informacji, że każdy sobie może sprawdzić umowę, ale uznaliśmy, że to może wprowadzać w błąd, bo to jest cały czas tylko sztuczna inteligencja, więc nie chcielibyśmy, żeby w sytuacji, kiedy przedsiębiorca A sprawdzi w tej stronie, że wzorzec umownego nie ma klauzuli abuzywnej, a nagle my po roku przychodzimy z kontrolą, no i mówimy, proszę pana, ale pan ma tutaj dwie klauzule abuzywne, no za to należy się, załóżmy, kara, tak? A on mówi, no niestety, ale państwa system tego nie wykrył, więc tak naprawdę sądy mogłyby podejść do tego, że no nie mamy prawa go teraz za to ukarać, ponieważ on żył w przeświadczeniu, że jego wzorzec nie zawiera klauzul abuzywnych. Tutaj pokrótce chciałbym przedstawić, jak wygląda diagram przetwarzania informacji. Tak naprawdę, tak jak mówiłem, jest zarówno robot przeszukujący internet, czyli ten crawler, jak i wysyłanie plików bezpośrednio przez człowieka. Pliki mogą być naprawdę w różnym kształcie, w różnym rozwinięciu, nawet już ćwiczyliśmy różny sposób OCR-owania z takiego pliku, który jest mało widoczny pod kątem zapisanej treści, jest tam krzywy, no naprawdę dosyć dobrze to u nas działa. Ekstraktacja tekstu jest dosyć wyraźna. To jest ten element techniczny. Potem przechodzimy do analizy merytorycznej i ranking można potencjalnych klauzul wyświetla się pracownikowi, który decyduje, jakie dalsze działania może podjąć. Tak wygląda w praktyce. Tutaj widzimy aktualnie crawlera. Możemy oczywiście sobie zweryfikować zarówno liczbę podstron, głębokość wyszukiwania, limit czasowy i wyniki, w zależności od tego, jakie te szczegółowe funkcjonalności będą zaznaczone, tak samo wyniki mogą się różnić. Oczywiście też widzimy, że ten crawler nie jest doskonały, niektóre strony internetowe no, blokują na przykład tego rodzaju wyszukiwanie głębokie. No ale mimo wszystko widzimy tutaj potencjał do tego, żeby dalej go rozwijać i korzystać z niego celem lepszego wyszukiwania wzorców umownych. Tak jak mówiłem, to jest tylko jeden z elementów pozyskania tych informacji, bo równie dobrze możemy wysłać wezwanie do przedsiębiorcy celem przesłania nam dokumentacji. Ale żeby sprawdzić, tak zweryfikować to w sposób w charakterze białego wywiadu, ten crawler w sposób istotny pomaga nam dojść do celu. Jeśli chodzi o analizę wzorca umownego, tutaj mamy takie trzy główne zakładki. Na początku wskazujemy, jakie są dane wzorca, czyli nazwę przedsiębiorcy, nazwę wzorca, branżę, to są takie dane, po których potem będziemy mogli wyszukiwać. Jeżeli mamy to wpisane, przechodzimy do już analizy wzorca umownego. Wzorzec umowny dzielony jest na określone zdania, które możemy dowolnie zaznaczać, dowolnie modyfikować
i system podpowiada nam, rekomenduje nam prawdopodobieństwo, jak dana klauzula, czy dana klauzula w ocenie systemu jest abuzywna. Mamy oczywiście prawdopodobieństwo tej abuzywności. Zazwyczaj tam jest zastosowane 10, wrażliwość ustawiona na 10, to jest około 90% prawdopodobieństwa, że to jest klauzula abuzywna. Oczywiście pracownik może dowolnie modyfikować tą wrażliwość, to jest jeszcze istotne. Jeżeli na przykład przy ustawieniu 10 żadna klauzula się nie pojawia, no to pracownik może przedstawić na przykład na 20. Wtedy jest prawdopodobieństwo 80%, że jakaś tam klauzula się znajduje. Możemy również, co istotne, pracownik może przejrzeć tutaj w formie zarówno tekstowej, jak i PDF-a, czyli tak jak wygląda w oryginale, przejrzeć ten dokument i sam zaznaczyć, jeżeli jakaś klauzula jest w jego ocenie abuzywna, a system jej nie wykrył. Tak jak wskazywałem, system możemy pokazać tutaj na przykładzie, jak wygląda zaznaczenie wrażliwości. Przy wrażliwości 10 wykryło nam tylko dwie klauzule, ale już przy wrażliwości 17 liczba wykrytych klauzul wzrasta. Oczywiście to są klauzule rekomendowane, to nie znaczy, że one są już abuzywne. O tym decyduje pracownik. I pracownik ma możliwość albo nic nie robienia z daną klauzulą, która jest rekomendowana, albo może podjąć określone czynności, które będą miały wpływ na to, co się potem w tym systemie zapisze. Może zarówno oznaczyć klauzulę jako abuzywną, może ją również oznaczyć jako bezpieczną, a może ją w ogóle nic z niej nie robić, tak? Oczywiście wtedy powinien wskazać, jaka jest nazwa przedsiębiorcy, aczkolwiek ona jest zasysana już z tego wcześniejszego elementu, który zaznaczył. I co istotne, do tych klauzul proponowane są uzasadnienia. Jednym z elementów tego systemu jest to, że ono, może nie powiem, pisze uzasadnienia, bo pamiętajmy, że to było robione, to było projektowane, że tak powiem, 3 lata temu koncepcyjnie. W OPZ-cie wskazaliśmy, że wykonawca ma możliwość zastosowania dwóch form, można powiedzieć, pisania uzasadnień. Albo zasugeruje nam uzasadnienia już znajdujące się w bazie, które są najbardziej prawdopodobne względem danej abuzywnej klauzuli, albo sam nam napisze to uzasadnienie. Jeżeli patrząc na to, co teraz robi ChatGPT, no to wydaje się, że napisanie tego uzasadnienia przy dobrej zastosowaniu, przy wdrożeniu dobrej bazy może nie byłoby aż takie trudne. Pytanie, czy mielibyśmy aż tyle uzasadnień, żeby ta maszyna się tego nauczyła. Ale tutaj zostało zastosowane rozwiązanie, w którym zostały dopasowane uzasadnienia, które w największym procencie według systemu są przypasowane do danej klauzuli. Czyli jeżeli system wykrył klauzulę, która jest podobna już do jakiejś innej klauzuli, no to tak naprawdę, jeżeli do niej znajduje się jakieś uzasadnienie, to w dużym przypuszczeniu ono może być przydatne. On bierze pod uwagę zarówno branżę, zarówno typ klauzuli, otagowanie jej, jak również występujące oczywiście elementy w uzasadnieniu, żeby to prawdopodobieństwo dopasowania zwiększyć. Jeśli chodzi o efekty działania systemu, to tak jak wskazałem, jest to możliwość generowania projektów wystąpień miękkich. Jest to zdecydowane ułatwienie i przyspiesza naszą pracę. Możemy również, tak jak wskazałem, generować raporty z analizy wzorca, co też pozwala w pewnym rodzaju uporządkować tą sytuację względem tego, jeżeli wpłynie jakaś skarga od konsumenta, a tych skarg w skali roku dostajemy 20, 30, 40 tysięcy dotyczących klauzul abuzywnych lub w ogóle wzorców umownych, no to możemy sobie w łatwy sposób wygenerować to, co system nam przetworzył. No i tutaj też, co wskazywałem na początku, wystandaryzujemy sposób analizy dokumentów, tak? Czyli niezależnie od tego, czy pracownik już jest doświadczony, czy dopiero zaczyna swoją przygodę, to tak naprawdę ma pewnego rodzaju benchmark, do którego, który może rozwijać oczywiście w ramach własnej analizy dokumentów, ale już ma pewnego rodzaju próbkę, która mu pomoże analizować ten wzorzec umowny. Na zakończenie tylko powiem, że to teraz rusza na dniach 1 maja kolejny projekt, który będziemy wdrażać w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, też współfinansowany przez Unię Europejską i on ma na celu wykrywanie tak zwanych dark patternsów na stronach internetowych, czyli pewnego rodzaju takiej budowy strony internetowej, budowy
zamawiania usług, która ma skupić uwagę konsumentów na tych rzeczach, które tak naprawdę mu są niepotrzebne, tak? Czyli pewnego rodzaju, nie wiem, dodatkowe ubezpieczenia na stronach przewoźników lotniczych, czy dodatkowe ubezpieczenia produktów, jak skupujemy jakiś sprzęt RTV, i kiedy one na przykład w sposób automatyczny nagle wskakują do koszyka, są zaznaczane w jakimś wyboldowanym, kolorowym kolorem, a na przykład zamówienie zwykłe, bez niczego, bez żadnych dodatków, jest poszarzoną czcionką. Tych przykładów jest naprawdę bardzo dużo, czy to w branży ubezpieczeniowej, finansowej, turystycznej, sprzedażowej, więc będziemy to analizować. Chcemy również stworzyć takie narzędzie, które pomoże nam zautomatyzować tą pracę i pomoże nam zweryfikować daną stronę internetową pod kątem właśnie występowania w niej patentów, ale to są wyzwania na kolejne 3 lata. Dziękuję bardzo.